Co jest ważne do końca roku? Kochani, ten rok 2021 kończy się niebawem. Zobaczmy, co jeszcze poprzez te 2-3 tygodnie jest ważne dla Was w tym roku. Na co należy zwrócić uwagę lub czemu należy się właśnie dokładniej przyjrzeć, jakie problemy należy rozwiązać jeszcze w tym roku. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i wszystkich widzów na moim kanale. Proszę, jeśli nie jesteś subskrybentem, zasubskrybuj mój kanał jeszcze dziś, byś dostawała moje codzienne wróżby. Dziękuję za Waszą aktywność na moim kanale. Proszę o więcej komentarzy, o więcej lajków. Proszę również o nowe subskrypcje, tak jak już wspomniałam. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Mój adres e-mailowy znajduje się pod każdym moim filmikiem i również w komentarzach. Napiszcie mi na maila. Są różne wróżby do wyboru. Wróżby indywidualne opierają się na Waszych konkretnych datach urodzenia, Waszych zdjęciach i konkretnych pytaniach do kart. Jeśli masz jakiś problem, nie wiesz co dalej, napisz do mnie, a ja powróżę Ci indywidualnie. Dzisiaj, kochani, to, co jest dla Was ważne, wybierzcie sobie trzy grupy. Grupa pierwsza, ametystowy, fioletowy aniołek. Grupa druga, biały aniołek, opal. I trzecia grupa to jest zielony aniołek. Wybierzcie sobie jedną z tych grup, kochani. I zaczynamy. Co jest dla Ciebie ważne jeszcze w tym roku? Grupa pierwsza. Fioletowy aniołek. Karta Anioła Stróża. Są karty Lenormanda i karta Anioła Stróża mówi o tym, że jesteś połączony ze Wszechświatem, z aniołami, z archaniołami, z magicznym światem. No być może dokształcasz się, masz talenty jakieś spirytualne. Być może jesteś również spirytualny, zajmujesz się magią lub jakimiś innymi aspektami, jak numerologia lub rytuały, świec na przykład lub inne. W każdym razie tutaj jest ważne, byś do końca roku również afirmował, wizualizował, przyciągał szczęście, miłość, finanse, pieniądze, sukces zawodowy, byś łączył się ze Wszechświatem, byś robił być może rytuały magiczne, świec na przykład, byś afirmował swoje szczęście, przyciągał swoją miłość i miał połączenie z tym światem właśnie, który jest bardzo magiczny. Czyli dlatego też Ty jesteś na moim kanale, ponieważ wiesz, że istnieje jeszcze ponad tym wszystkim, ponad tym normalnym życiem, egzystencją. Tutaj też musisz uwierzyć, że istnieje coś takiego jak opatrzność Boża, jak anioł stróż, który nad Tobą czuwa, żeby się nic złego nie stało. Jesteś prowadzony, prowadzona przez tą opatrzność Bożą, czy przez Wszechświat, przez Twojego anioła stróża. Miej do tego zaufanie. Ufaj, że wszystko będzie dobrze. Niezależnie o co prosisz, o co pytasz, jeśli prosisz o miłość, jeśli prosisz o rozwiązanie Twoich problemów, lepsze finanse, nową pracę, czy lepszą pracę, to zaufaj, że jeśli będziesz przyciągał to pozytywnie, z pozytywnymi energiami, pozytywnymi myślami, to Wszechświat lub Anioł Stróż Ci pomoże. Jesteś też ochroniany przez Wszechświat i opłaca się w to, byś miał pozytywne myślenie, pozytywne energie.
Tutaj mówi ta karta przede wszystkim też o cierpliwości, że te wszystkie problemy, sprawy, które są zawikłane, jakieś się rozwiążą. Cierpliwości, opanowaniu, spokoju, spokoju duszy i zaufaniu właśnie, że jest jakaś opatrzność, która czuwa nad tobą. Jesteś chroniony, chroniona. I wszystko będzie dobrze. Tutaj też jest wiara w anioły, w archanioły, do których trzeba się zwracać z modlitwą lub z prośbą, z afirmacją o pomoc, o wsparcie, o rozwiązaniu właśnie różnych problemów. Ta karta jest też kartą dla wszystkich bliźniaków, wag i wodników. Jeśli jesteś spod tego znaku zodiaku i wyciągnęłeś właśnie tą kartę, to jest na pewno Twoja karta. I na pewno weź sobie tą radę do końca roku teraz do serca. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to aniołek biały, opal. Co jest ważne dla Ciebie do końca tego roku kalendarzowego? Karta 39 Lenormanda mówi o inwestycjach, o stabilizacji finansowej czy zawodowej, o tym, że jest dobry czas jeszcze do końca roku na różne interesy, czy biznes, czy sprawy właśnie tutaj kupna, sprzedaży, czy sprawy takie jak znalezienie nowej pracy, podpisać nowy kontrakt, by po prostu szybko jeszcze robić coś w kwestii stabilizacji, zapewnienia sobie dobrych finansów, dobrej sytuacji zawodowo-finansowej. Jeśli ktoś myśli o zmianie pracy, to teraz proszę pisać, jeszcze do końca roku pisać i wziąć sprawy w swoje ręce, aktywnie, kreatywnie, energicznie pisać i szukać pracy, szybko jeszcze wysyłać listy motywacyjne poprzez e-mail i tak dalej, by nawiązać kontakty. Dla wszystkich tych, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą lub firmę, tutaj też będzie do końca roku jeszcze dobry krok. Być może macie jeszcze jakieś tutaj dobre kontakty lub szanse, by właśnie teraz jeszcze szybko do końca roku energicznie, aktywnie tutaj założyć swoją działalność gospodarczą. Również przy kupnie sprzedaży domu lub szukania nowego domu, czyli nowego gniazda, nowej egzystencji, nowej stabilizacji, też tutaj możecie jeszcze do końca roku coś dobrego doświadczyć. Karta stabilizacji do końca roku to jest Wasz temat. Stabilizacja to Wasz temat. Także pomyślcie, jeśli nie jesteście zadowoleni z pracy, z finansów, jeśli już dawno chcecie zmienić mieszkanie, sprzedać dom i tak dalej, to tutaj proszę jeszcze do końca roku szukać dobrych ofert lub działać. To jest karta, która szczególnie ważna jest i przedstawia takie znaki jak byki, panny i koziorożce. Dlatego jeśli Ty jesteś spod znaku byka, panny, koziorożca i wybrałeś grupę drugą, czyli tą właśnie kartę, to jest 100% Twoja karta i 100% porada dla Ciebie. Dlatego weź sobie to do serca. Coś tutaj możesz rozbudować, wzmocnić. Coś możesz tutaj nowego stworzyć, czy zacząć jakieś szybko jeszcze przed końcem roku,
nowe projekty, które Ci dadzą dobry start i stabilizację na następny rok 2022, które pozwolą Ci zacząć następny rok od super nowych jakichś tutaj planów, prospektów, czy nie wiem, projektów, czy nowej, lepszej, polepszonej jakby sytuacji. Więc zwróć proszę szczególnie na to uwagę. Musisz stworzyć sobie na następny rok nową bazis. I to musisz zrobić jeszcze teraz, przed tym kończącym się rokiem. Coś lepszego zbudować, coś lepszego sobie tutaj dla swojej egzystencji właśnie przemyśleć. Lub w coś zainwestować, bo to jest też karta inwestycji. Zainwestować znaczy na przykład kupić mieszkanie, tak? Kupić działkę pod dom. Zainwestować w coś, co przyniesie lepsze rezultaty w następnym roku. Także tutaj jest ta właśnie karta stabilizacji egzystencji, dobrego rozwoju egzystencji. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam serdecznie grupę trzecią. Grupa trzecia, czyli aniołek zielony. Co jest ważne dla Ciebie do końca tego roku kalendarzowego? Karta żmij. Kochani, jeśli są jakieś zawikłania, komplikacje, problemy lub jakaś choroba lub jakieś uzależnienia Wasze lub Waszych bliskich, to należy to do końca tego roku przemyśleć. Ta karta mówi o kartach komplikacji z różnych względów. Komplikacje zdrowotne, komplikacje właśnie w uzależnieniach, komplikacje w związku, w partnerstwie, w małżeństwie, komplikacje w pracy. Jeśli takie istnieją u Ciebie, jakieś utrudnienia, niejasności, przeciążenia, jakieś toksyczne sytuacje, toksyczny związek, toksyczny partner, opóźnienia w załatwieniu spraw, lub jeśli masz jakiś nauk, z którym nie możesz sobie poradzić, lub długi i poprzez to wiele komplikacji, jeśli masz negatywne, toksyczne myśli, lub w Twoim otoczeniu są sami fałszywi ludzie, którzy robią intrygi, to te problemy, niezależnie jakie masz, ponieważ to mogą być rozmaite problemy u rozmaitych różnych osób, to te problemy należy teraz do końca jeszcze tego roku pomyśleć, zdefiniować je, głośno wypowiedzieć i coś zrobić. Czyli wziąć się w garść i coś konkretnie, aktywnie, energicznie robić, przeciwdziałać tym problemom, by te problemy się jeszcze bardziej nie rozwijały i żebyście Wy się nie pogrążali w tych problemach. Więc proszę wziąć się w garść i przeciwdziałać tym masywnym problemom. Tutaj też, jeśli macie jakiś cel, do którego dążycie, mówi to o komplikacjach, o długiej, krętej drodze, którą musicie przejść, by dojść do tego celu. Lecz nie obawiajcie się, nie bójcie się tego. Ta karta może również mówić o jakiejś rywalce, konkurentce, ekspartnerce, która się miesza do Twojego małżeństwa lub do Twojego związku. Jest to też aspekt tej karty. Czyli to też jest problem zawikłania, toksyczne sytuacje, które musisz, powinieneś do końca tego kalendarzowego roku jeszcze raz przemyśleć, zdefiniować i przeciwdziałać temu, by to nie rozwijało się jeszcze bardziej i nie zatruwało Ci nowego roku, który nadejdzie niebawem. Ta karta
jest też kartą wszystkich takich znaków jak baran, lew i strzelec, czyli żywiołów ognia. Jeśli jesteś baranem, lwem lub strzelcem, to Twoja karta i Twoja porada. To powinieneś wziąć sobie do serca. Wydaje Ci się teraz w tym roku, że wszystko jest tak skomplikowane, że już nie ma żadnego rozwiązania. Ale owszem, ta karta mówi, że owszem, droga jest trudna i kręta, ciężka, mozolna, ale dojdziesz do celu. Być może potkniesz się parę razy i upadniesz, ale dojdziesz do celu, jeśli teraz aktywnie będziesz przeciwdziałać tym wszystkim problemom. Także życzę tutaj odwagi i tego, byście te konflikty, które tutaj są jeszcze, w tym roku rozwiązali. By następny rok nie zaczął się właśnie od tych ciężkich komplikacji. Tylko by to jeszcze szybko uregulować. Dziękuję grupie trzeciej. Wszystkim grupom życzę oczywiście pozytywnego zakończenia tego roku i rozwiązania wszelakich komplikacji, problemów. Dobrych inwestycji i pozytywnego myślenia. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.